Kuba Słowik, jeden z bohaterów dzisiejszego meczu. Zwycięstwo pierwsze w tym roku. Jakie to uczucie? Ulga po tej wygranej? Znaczy, no, cieszę bardzo, tak, no, upragnione 3 punkty, gdzie w tym roku się nie wygraliśmy. Cieszą 3 punkty. Mam nadzieję, że to zacznie fajny progres do przodu i zaczniemy punktować na miarę, tak, uszczęśliwienia grać. Właśnie, 1-0 po bramce w pierwszej minucie, apetyty rosły, ale to zwycięstwo było wręcz wyszarpane. Końcówka jeszcze w osłabieniu. Jak wyglądało z Twojej perspektywy te ostatnie 10 minut meczu? Na pewno gdzieś nerwowo, no, gdzieś ta sytuacja, graliśmy jednego zawodnika mniej, fajnie, że pokazaliśmy charakter i jeden drugiego dawał maksa, więc pokazaliśmy tutaj zespół i to cieszą te 3 punkty, bo no i bardzo potrzebowaliśmy. Również Twoje cegiełki do tego zwycięstwa były znaczne. Raz uratował Cię słupek, w końcówce kilka razy pokazałeś parę świetnych interwencji. Dużo wysiłku kosztował Cię ten mecz? Ja zrobiłem swoje, tak? Ja cieszę się, że jestem w ramce i mogę pomagać zespołowi i że dzisiaj zagrać na 0 z klubu, to też jest fajne przy wygranym meczu, tym bardziej. Czy ta wygrana pozwoli Wam się jakoś odblokować? Można liczyć na kolejne zwycięstwa, przede wszystkim na przełamanie pasy wyjazdowej? No, bardzo bym sobie tego życzyli, bo no, to jest powód do stylu wyjazdowe, nie moce, więc mam nadzieję, że w najbliższych piątek już przełamiemy to i zagramy fajną piłkę dla oka i Donnarumma wygramy, tak? Zapewnimy sobie najszybciej ligowy byt w Ekstraklasie. Chyba jeszcze jedno pytanie. Sandecja, to Twój pierwszy klub, jesteś wychowankiem Sandecji. Dla Ciebie ma znaczenie los Sandecji, jeśli chodzi o jej przyszłość w Ekstraklasie? Na pewno jestem tym, jest to klub, z którego pochodzę, tak? Więc leży mi na sercu. Mam nadzieję, że mimo swoich trudności dadzą radę i że tego im życzę, żeby się utrzymali. Słyszysz, że Sandecja, no, prawnie Cię, czy Ciebie też to denerwuje jako człowieka stamtąd, bo wiadomo, jak to jest interpretowane, komentowane. Znaczy, na pewno tak, no, jestem pewny, że jakby to było, chłopaki grali w Sączu, to by lepiej wyglądało, tym bardziej, nie wiem, jak pokazywało to w pierwszej lidze, jak chłopaki grali, ile punktów i też wiem, że no, kibice, no, jest uciążliwe dojeżdżać do niej rzeczy na mecze. Wiem, że dużo więcej by przychodziło na mecze w Sączu. No, myślę, że w dzisiejszym meczu wypowiedzi, że bardzo dobrze to wyglądało. Gdzieś tam akcja bramkowa, później fajny strzał, kilka dośrodkowań groźnych, ale to na drugą stronę najważniejsze dzisiaj te 3 punkty. Zwycięstwo zespołu i gdzieś ten, to psychicznie dziś te lepsze nastawienie, pewność siebie wróci i jedziemy dalej. Zaskoczony byłeś, jak łatwo grałeś tam poprzednio razem, bo tam zrobiłeś naprawdę jeszcze. No tak. Kurde, jak biegłem, to tak wydawało mi się, że lekceważąco trochę chciał zostawić tą piłkę i stawiłem tą nogę. On odpuścił, zobaczyłem na przedpolu Michała Hrabka, bo do niego chciałem zagrać piłkę. No, nie czysto trafił, ale Mateusz Namiot i już bramka piękna. No, wisienka, czyli też była truskawka na torcie, to byłby ten gol, prawda? No, ja już widziałem też, prawdę mówiąc, w bramce, bo bramkarz był zasłonięty. Też trzeba przyznać, że bardzo ładna interwencja. Zapewne się, że wyczułeś na tą swoją pozycję aktualną? Tak, ja tam się najlepiej czuję, zawsze to podkreślałem. Wiadomo, no, jak grałem gdzieś wyżej czy na lewej stronie, to nie będę się tam obnażał czy coś, bo to nie o to chodzi, ale cieszę się, że już wróciłem i mam nadzieję, że przede wszystkim będzie zdrowie, tak jak jest na razie przez te 2 mecze, nic tam nie dolegało. Dobra regeneracja, muszę dzisiaj na to zwracać uwagę, ożywianie, sen, bo teraz to jest podstawa takiej kontuzji. Będzie zdecydowany i gra się bardziej na luzie. No, jeśli dobrze się chodzi mecz, to tak wygląda inaczej. Z tego co pamiętam, to w pierwszej lidze pod koniec roku strzeliłeś w ostatnich meczach 3-4 gole, prawda? Czyli takim przytupem zakończyłeś tamten rok. Brakowało Ci tego gola? Czułeś, że możesz dać to drużynie właśnie, jeśli chodzi o ofensywę? Że ja przychodząc tutaj powiedziałem, że ja chcę sprawdzić się na tle chłopaków i chcę pokazać, że nie odstaję, a przede mną tutaj pomóc. I jeśli będę strzelał do bramki, będę ze sobą, to znaczy, że pomagam, a nie przeszkadzam. No, tak ładną bramkę strzeliłeś kiedyś w tej chwili też? Nie oglądali się. Aż tak ładnie chyba nie strzeliłem. Czyli najładniejsze, tak? No, na tym wychodzi, że chyba tak. No i tak szybko też chyba strzeliłeś. Instynktowny strzał. Zobaczyłem, że ta piłka leci w moją stronę, podjął decyzję o strzale, czyli zatrzymywałem nogi, wyszło jak wyszło, no, cieszę się, ale bardziej cieszę się z tego, że mamy te 3 punkty i łapiemy taki, powiedzmy, to jest pierwszy krok do tego, żeby spokojnie się uczyć. Panie, że pamiętasz tę wypowiedź trenera po prostu i o którą mierzy nie po nocach, kiedy pierwszy raz chciał Cię wystawić
na lewej obronie. Myślisz, że już go zupełnie tutaj uśpiłeś, możesz spać spokojnie. To trzeba zapytać Lechera Bałuskiego. Wiadomo, to była chwila, decyzja. Ktoś musi nagrać na tyle, że mamy te problemy z robotem.